Szanowni Państwo Ministrowie, Państwo Parlamentarzyści, Panie Prezesie, Panie Marszałku, Pani Wojewodo, wszyscy drodzy przedsiębiorcy i wszyscy szanowni goście, uczestnicy już pewnie, niektórzy z Was weterani od paru lat tego kongresu, także jakże ważnego dla tworzenia odpowiedniego programu, ewolucji tego programu gospodarczego dla Polski. Zapytałem tutaj, idąc organizatorów o hasło, powiedziano mi, że to jest uwalniamy potencjał polskiej gospodarki. No nie chcę być małostkowy, ale dwa lata temu, kiedy wzrost gospodarczy był 2,4%, też było hasło uwalniamy potencjał polskiej gospodarki. Teraz jest 5,7% i dalej mamy uwalniamy potencjał polskiej gospodarki. Może już w końcu byśmy powiedzieli, że uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki. Bo jak ktoś nie wierzy, to mogę zabrać na wycieczkę do strefy euro. Tam jest 1,7% wzrostu gospodarczego i to można zobaczyć, z jakimi problemami borykają się również wtedy przedsiębiorstwa, obywatele, różni regulatorzy gospodarczy. A więc my rzeczywiście, drodzy Państwo, uwolniliśmy potencjał polskiej gospodarki. Najszybszy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej w tym kolejnym kwartale, który Eurostat podał. Jest się z tego, z czego cieszyć. I to ta wiadomość, która jednocześnie też jest potwierdzana przez agencje ratingowe, poprzez podniesienie ratingów, przesunięcie Polski do grupy krajów rozwiniętych przez agencję FTSE Russell, to coś takiego dość symbolicznego, bo okazuje się, że ten model wzrostu gospodarczego, który zaproponowaliśmy, jest modelem z jednej strony zrównoważonym, zrównoważonego wzrostu, a przecież o to nam w szczególności chodziło, żeby gospodarka i społeczeństwo jechały na, jak to się mówi, jednym koniu. Żebyśmy wszyscy byli na jednej łodzi, na tych wzburzonych wodach globalnej gospodarki. I jesteśmy. Coraz bardziej jesteśmy w taki sposób ze sobą powiązani, że i gospodarka idzie w dobrym kierunku. Wiele aspektów wskazuje, że w bardzo dobrym kierunku. A z drugiej strony bardzo wielkie części społeczeństwa, które do tej pory były niejako na marginesie rozwoju gospodarczego, są wśród nas, można powiedzieć. To była pierwotna obietnica, która rok po roku się materializuje. I powiem do Państwa coś, co może się wydać trochę prowokacyjne, bo wiem, że tutaj siedzą na sali przedsiębiorcy, którzy przez wiele lat słyszeli coś innego. Nie będę mówił, co innego słyszeli, ale domyślicie się Państwo. Otóż trochę tak, jak jeden z najsłynniejszych historyków gospodarczych i ekonomistów w ogóle analizujących potencjał przyrostu produktywności. Robert Allen powiedział, omawiając wzrost produktywności gospodarki brytyjskiej, porównywał do holenderskiej, do niemieckiej, że szczupłość zasobów kadrowych prowadzi do wymuszonej innowacyjności, do wymuszonego przyrostu innowacyjności. I jednocześnie wtedy, w ślad za tym, więcej dbamy o naszych pracowników. I takie zjawisko zachodzi dzisiaj w Polsce. To było kluczem do innego typu rozwoju gospodarczego, który my promujemy. Czyli jednoczesny przyrost wynagrodzeń. Tak, my chcemy, żeby szybko rosły wynagrodzenia naszych pracowników. Wierzymy, że wtedy pracodawcy, przedsiębiorcy, państwo będziecie jeszcze bardziej ich doceniać, że ten model gospodarczy przypomina te okresy gospodarczego wzrostu krajów zachodnich, gdzie wzrost produktywności był najszybszy. Na taki właśnie model gospodarczy stawiamy i z nim mamy dzisiaj do czynienia. On dzisiaj na naszych oczach przynosi nam bardzo dobre rezultaty. I chcę wierzyć, że właśnie w takiej współpracy, jak najbliższej współpracy między państwem a przedsiębiorstwami znajdziemy tę nową równowagę, nowe ekwilibrium, jak mawiają ekonomiści, rozwoju gospodarczego
i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby tak się stało. Bo to, co obserwujemy jednocześnie wokół nas, można zestawić ze wspaniałym rozwojem, który tutaj na Rzeszowszczyźnie wziął swój początek, a ma wpływ na cały świat do dzisiaj. A mianowicie wyłonienie odpowiednich frakcji w procesie destylacji ropy i utworzenie nafty przez Ignacego Łukasiewicza dało początek gigantycznemu rozwojowi całego świata. A więc to, z czym mieliśmy wtedy do czynienia, Ignacy Łukasiewicz, który potrafił przekonać, najpierw to chyba była sala operacyjna w szpitalu Ojców Pijaru w Lwowie, a potem ten wynalazek zrobił z niego bardzo bogatego człowieka, ale później ktoś inny konsumował owoce tego wzrostu, bo nie było suwerennego państwa polskiego, bo nie było odpowiednich mechanizmów instytucjonalnych do przełożenia tych dóbr, tych wartości wytworzonych przez polskich przedsiębiorców, tak byśmy przecież jego nazwali, nie tylko wynalazców, na system komercyjny. Dzisiaj mamy do czynienia z inną rzeczywistością. Dzisiaj wynalazczość, kreatywność przekłada się na innowacyjność i na wzrost gospodarczy, ale w poszczególnych zespołach i wzmocnione siłą państwa. Siłą państw. To już nie poszczególni Edisonowie, Bellowie, Łukasiewicze czy następcy Tesli tworzą nową rzeczywistość. To są całe wielkie zespoły wsparte procesami badań i rozwoju wspieranymi przez państwo. I my taki model proponowaliśmy i taki model proponujemy, promujemy i on się sprawdza. Nasze wsparcie dla specjalnych stref ekonomicznych. Odzyskanie kilkudziesięciu miliardów podatków, które wypływały z naszego kraju. To była kradzież naszych, waszych, państwa pieniędzy. Przedsiębiorcy często mówili, jak ja mam konkurować z tym, który nie płaci 23% podatku VAT albo podatku CIT. Dzisiaj dla małych i średnich polskich firm, a jestem przekonany, że tutaj 95% firm, które siedzi na tej sali, zaproponowaliśmy najniższy podatek w Unii Europejskiej, 9%, a wielkie korporacje mają płacić uczciwy podatek 19%. A więc zmniejszenie obciążeń podatkowych przy jednoczesnej dbałości o polskich przedsiębiorców. Bo szanowni państwo, jestem tutaj też po to, żeby zdać państwu sprawozdanie. Zdać państwu sprawozdanie z tego, co obiecywaliśmy. Najpierw 2 lata temu założenia konstytucji dla biznesu. Później wdrożenie tej konstytucji, która jest rzeczywistością od pół roku. I teraz doskonale państwo, przedsiębiorcy wiecie, że te najbardziej spektakularne, widoczne zmiany gospodarcze, jak zmiany popytu, podatków, jednorazowe, strzeliste akty prawa gospodarczego nie zmieniają rzeczywistości tak, jak to, co w prawie SAIA nazywamy wpływem na stronę podażową gospodarki narodowej, czyli właśnie uwalnianie was z różnych pęt. To nie jest widoczne z dnia na dzień, ale to się dzieje. To się stało naszą rzeczywistością. I to też powoduje, że ten wzrost gospodarczy, że ta kreatywna, szumpeteriańska destrukcja i kreacja przyczynia się tak wyraźnie do najwyższego dzisiaj wzrostu gospodarczego w Europie. I podam kilka przykładów. Po pierwsze, to coś, w co powątpiewali wszyscy, czy ta pewność prawa, o których mówimy, rozstrzyganie w razie wątpliwości na korzyść tej słabszej strony, czyli przedsiębiorcy, czy to będzie rzeczywistością, czy urzędnik nie będzie się krył gdzieś tam za przepisami. Otóż już mamy przykłady kilkudziesięciu wyroków sądowych, kiedy tak się stało, kiedy konstytucja dla biznesu działa, kiedy w razie wątpliwości sąd przychyla się do podatnika, do przedsiębiorcy, kiedy przywołując pewność prawa właśnie rozstrzyga na korzyść przedsiębiorcy. To nie są takie spektakularne
działania, jak te, z których też się cieszę, jak budowa dróg, jak budowa mostów, ale wy, przedsiębiorcy, doskonale wiecie, że to stanowi o codziennym waszym wysiłku i postępie produktywności, wydajności waszej pracy. I inne przykłady. Wdrożyliśmy to, co obiecaliśmy, czyli na przykład zmniejszenie obciążeń w szkoleniach BHP. Banalne, można powiedzieć, ale 6 milionów pracowników nie będzie przechodziło, no, nie chcę ich określać jakoś za bardzo deprecjonująco, ale tych szkoleń BHP, które nie były niezbędne, bo przecież szkolenia BHP są po to, żeby przestrzegać pracowników przed wypadkami w pracy, a nie żeby pracownik się uczył, jak nie zabrudzić długopisem swojego mankietu u koszuli. Nie o to tam chodzi. A więc 6 milionów pracowników nie będzie musiało przechodzić pewnych szkoleń BHP. Archiwa i archiwizowanie spraw pracowniczych, czy danych pracowniczych. Wcześniej przepis przez 50 lat. Wielkie szafy, wielkie archiwa. Dzisiaj to jest 10 lat i może być to w formie elektronicznej. Idziemy w kierunku elektronizacji tego całego procesu. Wreszcie sprawy podatkowe. Obniżenie podatków, obniżenie płatności dla małych przedsiębiorców płatności ZUS. Przecież to było wezwanie od lat 90. Jak ja mam płacić taki sam ZUS, mówił mały przedsiębiorca, kiedy zarabiam 3-4 tysiące złotych, jak ten, który zarabia 15-17 tysięcy złotych. I zmieniliśmy tę zasadę. Zgodnie z naszą obietnicą. To są te żmudne działania. Nie tak widoczne, jak wiele innych, ale takie, które ja wierzę głęboko, że uwalniają i już uwolniły wielki potencjał polskiej gospodarki. Uwalniają i tworzą przestrzeń dla was, dla przedsiębiorców, dla polskich małych i średnich przedsiębiorców do jeszcze szybszego wzrostu gospodarczego, do ekspansji międzynarodowej. I to widzimy na polskich przykładach. I z tego bardzo się cieszę. Czy Suempol, który otwiera kolejne oddziały, jest jednym chyba z dwóch, trzech największych producentów łososia w Europie. Tutaj pan minister rolnictwa kiwa głową, potwierdza. Kto by przypuszczał jeszcze kilkanaście lat temu? Czy pan Ryszard Florek, firma Fakro, 160 patentów i wzorów użytkowych zarejestrowanych w ostatnich kilku latach, kilkunastu latach. Napawa mnie dumą, kiedy siedzę na meblach nowy styl w stolicach zachodniej Europy. Kiedy widzę, jak jeżdżą autobusy polskiej produkcji, pociągi polskiej produkcji po tamtych bardzo konkurencyjnych rynkach. Wszyscy, szanowni państwo, możemy być z tego dumni. Polska gospodarka podnosi głowę. Polska gospodarka jest coraz bardziej widoczna. Starsi tutaj, tak troszeczkę starsi, dobrze pamiętają, jak jeszcze w czasach nie tylko PRL, jeszcze pierwsze lata III Rzeczpospolitej o jakimś towarze mówiono, produkcie mówiono, a czy to jest zagraniczne? Bo jak zagraniczne, to znaczyło, że dobre, że wyższej jakości. A dzisiaj zaczynamy pytać, czy to jest polskie, czy to jest polski produkt. Nie tylko dlatego, ciesząc się, że on jest nasz, ale coraz bardziej polski oznacza wysokiej jakości. I do tego dążymy. Bo ja jak najbardziej wierzę również w to, że tak jak tutaj na jednym z tych slajdów było pokazane, to ja jestem mistrzem PowerPointa, no ale dobrze, uznaję, że te slajdy były też całkiem niezłe. Że niewielka grupa przekonanych do zmian ludzi, przedsiębiorców, takich jak tu siedzą na sali, jestem pewien, że jest w stanie zmieniać tą rzeczywistość gospodarczą. Nie tylko w obszarze czampionów międzynarodowych, naszych wielkich firm. Z nich też się bardzo cieszę. Ale o sile polskiej gospodarki świadczy w
współpraca między małymi, średnimi, wielkimi i państwem polskim. Bo jest mitem to, co nam wpajano do głowy podczas poprzednich 25 lat, że państwo nie jest nam do niczego potrzebne, a podatki to mniejsze zło. Tak nie działają państwa super nowoczesne, państwa efektywne, państwa, które mają najlepsze systemy wsparcia dla przedsiębiorstw, wsparcia w ekspansji międzynarodowej, wsparcia w ekspansji kapitałowej. To, co zrobiliśmy w Konstytucji dla Biznesu, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i w ramach budowy znakomitego schematu wsparcia przedsiębiorców i inwestycji specjalnych stref ekonomicznych. I szanowni państwo, jesteśmy w dniach wielkiej historii. Dniach, kiedy przypominamy sobie o tej wielkiej historii. Tutaj odzyskanie niepodległości akurat w Rzeszowie przyszło wcześniej, chyba 1 listopada nawet, na 11 dni przed oficjalnym ogłoszeniem niepodległości, kiedy marszałek Piłsudski przybył do Polski. I jednym z wielkich współtwórców był Leopold Kula, pseudonim Lis, który mówił do swoich przełożonych w tamtych latach I wojny światowej: czemu uczycie nas tylko, jak mamy, jacy mamy być, jak mamy żyć w wolnej Polsce? Uczcie nas, jak mamy o nią walczyć. Dzisiaj, kiedy już wywalczyliśmy wolną Polskę, kiedy mamy ten największy skarb, niepodległą Rzeczpospolitą i możemy sami urządzać ją, miejmy przekonanie, że właśnie dobra współpraca między świadomym państwem, walka o nasze interesy, nie poklepywanie po plecach, walka o nasze interesy w Brukseli, w Waszyngtonie, w Nowym Jorku, w Londynie, zadecyduje o kolejnej dekadzie, o kolejnych dekadach jakości wzrostu gospodarczego Polski. Dlatego na koniec chciałbym zaapelować, parafrazując słowa Władysława Andersa, który mówił o tym: odrzućmy wszystko, co nas dzieli. Budujmy na tym, co nas łączy. Łączy i tworzy szybszy rozwój gospodarczy. To już jest moja parafraza oczywiście. Tworzy nową przestrzeń do rozwoju gospodarczego. I taki wzrost gospodarczy powinien być naszym celem. Bo o sile państw mamy to szczęście, wielkie szczęście, że możemy siłę naszego państwa i naszego społeczeństwa budować na silnej gospodarce, w tym trójkącie pomiędzy przedsiębiorcami, pracownikami, czyli większością naszego społeczeństwa i państwem, które ma w profesjonalny, inteligentny sposób wspierać ten wzrost. A więc w tej oktawie naszej niepodległości, naszego wielkiego święta, chcę jeszcze powiedzieć, że nasz orzeł, orzeł naszej gospodarki musi się wzbić w przestrzeń jak najwyżej. I ja wierzę w to, że we współpracy, takiej jaka się zarysowała i jaką pokazujemy, że jest możliwa, ten orzeł wzbije się wysoko, jak najwyżej. Tego państwu życzę i wierzę, że to razem osiągniemy. Dziękuję bardzo.